Wow, cóż tu się dzieje w ogóle, co to za gra jest? Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku mamuśki i okultystycznych dzieciaczków, zwanych u mnie dziećmi nie z tej ziemi. Mamy dzisiaj święto zbiorów i mamy alienowego gnoma. Chodź tu może nasza alienko mała, weź tutaj może gnomowi, obdarujemy gnoma. Może, co on może chcieć. Dobra, jest rano, damy mu kawę, zobaczymy. E, może nie będzie bardzo zły, kasa by nam się bardzo przydała. A poza tym, moja droga, jak już tutaj ogarniesz, to wiesz co, wyczyść i wyczyść. Czemu nie możesz? Kosza na śmieci nie ma, no niemożliwe. Dlaczego ci nie wierzę? O, teraz mogę. Dobrze, wstawiliśmy kosz na śmieci do Łazienki i już można wyczyścić. W sumie logiczne. Kochanie, o mój Boziu, jaki ty jesteś głodny straszliwie. Ty odrabiasz lekcję. Jak odrobisz lekcję, a jak wylądował tu u Ciebie gnom, to weź go obdaruj od razu, może sałatką. Potem, kochana, sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. Trochę zarobimy. Kogut nam się zestarzał. Może nas odwiedzi kosiarz. Mamusia jeszcze śpi, ale nie ma tragedii, więc, kochana, umyj ręce i umyj zęby. O, widzę, że mamy coś, mamy coś, jest OK. Flair, będziesz zbierać. To będzie dla Ciebie wszystko. Czekajcie, wiecie co? Bo ja nie ogarniam. Zasadniczo. Boże tobie zabawy wybrakuje I jesteś głodny, i po prostu. A, dramat! Weź tutaj, przygotuj grę. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał z tobą zagrać. Nie, jesteś chyba jako jedyny, który się czuje w miarę dobrze, więc może poczekajcie, wyjmiemy tutaj jakieś jedzenie. Otwórz. A, może wy nie idziecie dzisiaj do szkoły z tego powodu, co? Tak, chyba tak, bo dzisiaj jest święto. Boże, jak dobrze, jak cudownie. Dzieci nie idą do szkoły. Chodźcie, wyjmę tutaj wam jakieś yy, jedzenie. Yy, widzę, że tego jedzenia za dużo nie ma, więc mamuśka, skoro ty nic nie robisz, to weź tutaj, proszę cię bardzo, coś ugotujemy. No dobrze, to, 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 to przyrządzimy jakiś wykwintny posiłek. Ten, a nie, nie wykwintny, Boże, niewykwintny. Yy, Wystawny. Wyśmienite śniadanie może być. Dla mnie spoko. E, wyśmienite śniadanie. Tutaj, e, moja droga, weź proszę cię bardzo wyczyść. Możesz przy okazji porozmawiać z mamą, możesz ją zapytać o barabara. Dlaczego by nie? E, ty, kochana, nie wiem co tu robiłaś. Chyba wyrzucałaś jakieś śmieci. W porządku. Rozrzuć karmę. W takim razie możesz tej karmy rozrzucić więcej. Nadal mi nie znoszą jajek. Nie mam pojęcia. Mam co prawda dwa koguty. Być może dlatego, nie wiem. Jak nam odejdzie biały kogut, to się przekonamy, czy to jest powód naszych problemów. E, weź sobie potem skorzystaj. Boże, jakie ja się cieszę, że oni do szkoły dzisiaj nie idą. E, zepsułeś? O ty! Nie, 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 kochany! My nie mamy pieniędzy. Będziesz musiał naprawić. To będzie twoje zadanie. Jeśli w ogóle chodzi o naszą flair, to flair będzie programować. Musi osiągnąć piąty poziom programowania. Piąty? Dobrze pamiętam, że piąty? Sprawdzę jeszcze, ale wydaje mi się, że piąty. Mam nadzieję dzisiaj wyprowadzić po dzisiejszym odcinku z show, bo ona ma już prawie czwarty poziom wszędzie i liczę na to, że uda mi się. Zobaczcie, ma kompozycję na czwartym i ogrodnictwo ma już I na czwartym, znaczy prawie ma kompozycję na czwartym. Więc liczę na to, że uda mi się ją dzisiaj doprowadzić do piątego poziomu, przynajmniej z jedną z jej umiejętności. Zbijesz cały plon. Odchwaszczaj i chyba będzie to ogrodnictwo. Ono nam chyba pójdzie szybciej. No i ją przeprowadzimy. Myślę, że przeprowadzimy ją po prostu do taty. E, dobrze, powiedzmy, że wiecie: ona pójdzie do szkoły gdzieś tam bliżej taty i będzie jej wygodniej tam mieszkać. Maleństwo jest głodne. Maleństwo, choć tu kochanie, e, weź sobie. Zjedz to. Jak tam drugie maleństwo, drugie maleństwo jeszcze dosypia, ale w sumie już jest nieźle, więc możesz wstać i pojeździć sobie na koniku. Mamuszka tu jeszcze gotuje, córka sprząta, pójdzie dobrze. Słuchajcie, naprawdę nie ogarniam. Dobrze, ty jesteś głodna, więc chodź tutaj, weź sobie porcję. E, czy tobie się udało naprawić ten magiczny komputer? Boże, gratuluję, gratuluję, mój drogi, gratuluję. E, to weź też sobie porcję. Ty, kochany, najpierw sobie skorzystaj, a potem też sobie weź porcję. Dużo tych porcji w sumie tutaj. Ale została. O, już nie ma. Ale to nic. To nic nie szkodzi. Tutaj mama przygotowała więcej jedzonka, więc e, choć tutaj. Kochany, może matka, wiesz co? Może zawołaj na wystawny posiłek. Możesz to zrobić. Tak, zawołaj na wystawny posiłek. To wam się tutaj zaliczy świętowanko. Wiecie, no nie będę tutaj robić jakiegoś super hiper świętowania, bo nie ogarniam. Jest tego stanowczo za dużo. A ja bym chciała jeszcze dzisiaj może pana śmiercia trochę zaprzyjaźnić. Więc wiecie. Nie ma cudów, nie ma cudów. Dobra. O, garnąć to wszystko to nie będzie łatwe. Ty, mój drogi, może jak skończysz jeść, to pograj trochę na komputerze. Mam nadzieję, że go nie zepsujesz, bo jesteś bardzo, bardzo, bardzo masz słabo z rozrywką, więc chciałabym Ci tę rozrywkę rozgrywkę trochę poprawić. No dobra, postaram się ich doprowadzić w miarę do porządku i zaraz do Was wrócę. Chociaż nasza tutaj. Jednak nie, jednak wracam do Was od razu. Nasza tutaj Flair ma się bardzo, bardzo dobrze. Tylko tyle, że brat jej zajmie komputer. Więc może jednak zrobimy inaczej. Chodź tu, moja kochana, chciałabym, żebyś programowała. Boże co to jest? Boję się, nie wiem co to jest. Blogowanie, okej. Okay. Ćwicz programowanie. Brat ci zajął. Tak, ucieszyłaś się. Wspaniale. Nie, 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 kochany. Nie. Jednak nie, jednak nie. Proszę ci bardzo, możesz pograć. Nie wiem, z kimkolwiek, z bratem możesz pograć, bo Twoja siostra będzie ćwiczyć programowanie. Czy tobie potrzeba? Nie, tobie energii potrzeba, ale możesz sobie z bratem pograć. Ty jesteś też w kiepskim stanie, nasze, ty biedne wampirze dzieciątko. Więc sobie najpierw skorzystaj, a potem możesz dołączyć do rozgrywki do braci. To sobie z nimi pogadasz, to ci towarzystwo wzrośnie. Oglądaj, nie możesz dołączyć? Hmm, to niedobrze. A jak tam nasze maluszki? Zabawaj uwaga. No to może potem po pogadaj tutaj ze swoim młodszym braciszkiem w takim razie. E, popraw mu humor. Um, opowiedz mu głupawą historię. E, ty, kochany, widzę, że coś tam sobie znalazłeś. Tak, lepisz, tak, lepisz sobie. Fajnie. Możesz jeszcze pogadać z mamą troszeczkę. Pleć Androny do mamy. E, mama, Wiesz co? Chodź tu, pobaw się z dzieckiem. Baw się. A nie, Boże, to nie mama. One są tak podobne. Dobrze, siostra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Kochana, tu widzę, że jest jeszcze jeden. Możesz mu dać. Co on dostał? Chyba kawę, więc damy mu kawę. No i, i, i. i... Ja nie wiem, gdzie. Gdzie twój ojciec zniknął? Fler, gdzie zniknął twój ojciec? Oto jest pytanie. Fler, jak. Pogadasz tutaj z bratem, to potem możesz się wykąpać albo wziąć prysznic. E, no i co, matka? Matka miała pogadać tutaj z tym i chyba jej coś nie wyszło. Chodź tu. Obdaruj gnoma kawą, wręcz mu kawę. Możesz? Oferta sprzedaży Stokrotka wygasła. Słuchajcie, nikt nie chce kupować moich kwiatków na Plopsi. No i? Udało ci się? Nie, zniknęły. O, dobra. A ten? E, obdaruj gnoma. Daj mu placek. O, dobrze, moja droga. Hmm. Nie, nie jest zadowolony. No to to, 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 nie wiem. Hmm. Błagaj o wybaczenie? Okej. Okay. No to nie. Słuchajcie, wiem co zrobimy. Upieczemy coś. Piecz babeczki. Mm, i mamy już teraz taki, wiecie, dużo, dużo różnych. Niech będzie czekoladowa bomba. Upieczemy babeczki, może spróbujemy je sprzedać, Możne, może nam się uda, bo coś tam jakiegoś moda sprzedającego mam, ale nie wiem, czy on działa na babeczki, więc zobaczymy. E, chłopaki tutaj widzę, się bawią. Ty. Chodź tu dołącz, nie, nie możesz. A możesz oglądać, nie wiem, może oglądanie ci pomoże, co? Kochanie, yy, proszę, weź jeźdź na koniku. Jezu, no i znowu po prostu cały odcinek, będę się tutaj nimi zajmować, a zupełnie nie o to mi się rozchodziło od samego początku. Yy, Flair, chodź tu, weź tutaj. O, króliczek się tu przekopał. Dobrze, sadzenie kwiatków, moi drodzy, nie działa. Yy, spróbujemy nawieść. Nawieziemy tutaj dzwonkiem, nawieziemy, pff, nie wiem, czego godą, tulipanem, trochę za drogi ten nawóz, ale okej. Okay. Nie, dobra, pąkiem bonsai i tulipanem to jednak nie. E, nawieziemy, czego godą, czego są tanie. Przerób na dekorację, ale jak? Ja nie wiem, czy ja chcę, bo ja się boję. Czy to tylko przerobię na dekorację y, częściowo? Czekaj, spróbujemy. Jestem ciekawa. O, wow! Ale super! No dobra, nie z tego się spodziewałam, ale powiem Wam, że fajnie. Posadzimy tutaj, bo mam jeden pąk bonsai, więc go po prostu zasiejemy. Czy tobie się rozwija cały czas ta umiejętność ogrodnictwa? No, coś tam ci się rozwija, chyba za chwilę będzie ta, ten czwarty poziom, więc podlej teren i na wieś od razu też. W sumie fajnie, no, można się tu tym modelowaniem bawić. Czemu nie? Chciałabym, kochana, żebyś w sumie, o właśnie, pogłębiała wiedzę. To chciałam, żebyś zrobiła. Jak tam tobie to programowanie idzie? Um, drugi poziom już, no fantastycznie, tylko trochę zabawy ci brakuje. Yy, to może, kochana, wiesz co, weźmiesz sobie kąpiel z bąbelkami. To ci, mam nadzieję, troszeczkę się yy, poprawi. Dzieciaczki, dzieciaczkom brakuje zabawy, jak zwykle. W tym się nie możesz bawić, a możesz się bawić z kurami. Chodź, chodź. Trochę się pobawimy z kurami. Baw się z baw się skórą i baw się z kogutem. A to drugie małe? To drugie małe musi na klopek. To na klopek siad. Skorzystaj z nocniczka. Ty malutki, nadal bardzo, bardzo śpiący. Wiesz co? Zdrzemnij się. Mama? E, czy możemy to sprzedać? Sprzedaj miejscowej piekarni. Tak! Właśnie o to mi chodziło! Jest! Czyli ona teraz może piec ciasta i jest sprzedawać do miejscowej tej piekarni. Cudownie, wspaniale. To będziemy teraz robić. E, co prawda mamy tutaj jakiś obraz w ogóle wystawiony na Plopsi, Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo fajny yy, namalowała. Podoba mi się, <laughs> ale no, nie zachowamy go. A czekajcie, wiecie co? Zobaczymy, co tam na Plopsi słychać. Może coś fajnego. Yy, wynajmniej agenta, co to daje? Wiecie, może? Yy, przeglądaj Plopsi. Duża obręcz haftu, mydełko, skarpetki, ośmiornica. Hmm. Chciałabym jakieś ubranka dla. Czy ty nam psujesz rzeczy? Może pośpiewaj razem. Nie wiem, może ktoś się przyłączy do tego śpiewania. Słuchajcie. Nie mam pojęcia, czy komuś tutaj się uda i poprawi się sytuacja, ale odzyskamy części. E, chciałabym, żebyś pogadała ze śmierciem. Właśnie. Widzicie. Proszę bardzo, gdzie jest Pan śmierć, bo my go znamy. Mamy go w znajomych. Jest mroczny Kosiarz. Czy możemy go zaprosić? Nie możemy, ale możemy z nim porozmawiać albo wysłać mu SMS-a. Czasami jak się wyśle SMS-a, to on przychodzi. Znaczy ja go mogę tutaj na przykład. Nie. Myślałam, że mogę go tu ściągnąć siłą. Ale no dobrze, to porozmawiajmy z nim. I wyślijmy do niego SMS-a. No przynajmniej tyle wzmocnimy sobie z nim kontaktu. Myślę, że nadarzy się okazja, żeby się z nim spotkać wkrótce, jak nam kura odejdzie. Dziecko drogie, chodź tu, pogawoż do króliczka i się możesz z króliczkiem na przykład pobawić. Poklep króliczka, o, super. I baw się w wodzie. Co tutaj, co tutaj? Widzę, że te kury to tak średnio się z tobą pobawiły, ale no cóż. A ty. Ty, mój drogi, musisz ćwiczyć zaklęcia, bo ja nawet nie wiem, ile ty tam zaklęć masz do poćwiczenia. No dobrze, bierzesz prysznic, to bierz prysznic, ale zasadniczo to lecimy ćwiczyć magię. I ktoś mi zasugerował, żeby ćwiczyć magię praktyczną i myślę, że to nie jest zły pomysł, więc tak właśnie zrobimy. Czemu jesteś rozgniewany? Musisz do kibelka, to idź, a nie. Ty już jesteś nastolatkiem, nie jesteś dzieckiem, żeby nie potrafić samemu pójść do kibelka, no. Proszę cię. Dobrze, chyba wystarczy już tego ćwiczenia, programowania, tak się w tym zapamiętałaś, moja droga. E, trzeci poziom, super. Osiągnij trzeci poziom nauk kosmicznych, oglądaj gwiazdy przez 6 godzin. Hm. No, nic z tego nie będzie, bo nie, bo ja nie kupię ci tego czegoś do oglądania, więc sorry. Witaj, mroku, mój stary kolego. Sim za przyjaźń, są z, się z mrocznym kosiarzem. No, wow, gratuluję, moja droga. Gratuluję. A czy on sobie. Boże, nie tobie gratuluję, tobie gratuluję. Czy on sobie poszedł? Czy on tu był i on sobie poszedł? Coś takiego. Przyjmij prezent. Yy, a nie, to pewnie ten tutaj, tutaj, ten tutaj przeszkadza. Wiesz co, ja go sprzedam, bo on mnie denerwuje. Ja go sprzedam, bo on mnie denerwuje. Tych yy, robalków też już. Oj, nie miałam go sprzedać, a nie, yy, nie wsadzić do wyposażenia. Yy, coś jeszcze? Jeszcze tu jakiś jest? No, jak jakiś jest, to go potem znajdziemy. Miałaś wziąć kąpiel z bąbelkami. Proszę. A czy możesz użyć tej yy, bomby yy, solnej? W sensie tej, tej takiej do kąpieli? Mama ci da. Zobaczymy. Dobra, zaraz zobaczymy. Bo chyba mogę to zrobić jak biorę kąpiel. Ojejku, ta kiecka! Muszę pamiętać, żeby ją wreszcie usunąć. Użyłaś tej? Użyłaś, ale w sumie nic się chyba za bardzo nie stało. Aha, masz tutaj jakiś. Okej, okay, dobrze. Czyli aromatyczna, przyjemna kąpiel, też fajnie. E, tak jak się wykąpiesz, to wyczyść. Ojoj, ojoj, oj, dobra, zamieńmy. E, co mi tu wyskoczyło? Aha, bo ty wzięłaś coś od tych, od pitoszków. No przy. Jezu, co za dramat, słuchajcie, nie ogarniam, jak tu jest Lucy, mów, i ją wykąp. Słuchaj, czy mi się uda dzisiaj z tobą osiągnąć ten poziom ogrodnictwa piąty? Tak, mamy go, mamy go, słuchajcie. No dobrze, kompozycji kwiatowych już raczej nie osiągniemy, kochana, ale weź tu jeszcze, stwórz jeszcze jedną kompozycję. I wyprowadzimy cię dzisiaj... Dzisiaj Cię wyprowadzimy. Efekt jest taki, że tak, mamuśce udało się zaprzyjaźnić z mrocznym kosiarzem, ale niestety nie udało nam się go tutaj sprowadzić. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo liczę na to, że... No cóż, e... wyślij mu jeszcze SMS-a, że odejdzie nam kogut i wtedy będzie okazja. Niezbyt szczęśliwa i niezbyt miła, ale wiecie, no takie jest życie, Tobie brakuje towarzystwa, więc tutaj weź... O Jezus, niszcz marzenia! Nie! Nie rób mu tego! Obejmij go! Matko! Jakie to okrutne! Porozmawiaj z nim o przebiegu dnia, tak? I możesz jeszcze... Nie wiem, co... Zabawne coś. O, opowiedz mu śmieszną historię, a potem możesz się umyć i iść spać. Nie! dlaczego oni jak ja im każę iść spać to oni zawsze się biorą za te maluchy przecież to jest bez sensu gdzie jest twoje łóżko, tutaj? dobrze, to śpij e, ty, tobie brakuje towarzystwa wszystko fajnie, ale ja chcę żebyś magię ćwiczył proszę cię bardzo, e, ćwicz magię praktyczną no, o, to, to jest taki problem żeby tu podejść, chodź tu podejdź tu, ty zmęczony, zmęczony i brakuje ci higieny, tak? to zaraz ktoś ci Kąpiel da. Nie wiem, kto się dobrze czuje. Może fler. Nie najgorzej. Aha. Ok. Skąpieli nici, bo mm, brat poszedł. A czy możemy malucha umyć tutaj w zlewie? Który to tam potrzebował? Już nie pamiętam. Dobra, umy jednego i drugiego. Dobrze, a potem oni się położą, spać. Ty, moja droga, wysłałaś tego SMS-a. Super, czujesz się jeszcze fantastycznie. To ja proponuję, żebyś. O, to nam się zepsuło. To sprzątni. Moglibyśmy zepsute nawet, słuchajcie, sprzedać. E, może coś upieczemy? Pączki? Słuchajcie, mam wszystkie składniki. To upieczemy pączki i je sprzedamy. Zobaczymy, za ile możemy sprzedać pączki. Ile nam tutaj tego. Wow, no niesamowite, powiem wam. Wiecie co? To ja już dam jej tutaj, a to dlatego, że no... fler się zaraz wyprowadza, więc to tak nie ma za, ba za bardzo sensu, ale otworzymy sobie te paczki nasion. Zobaczymy, co mamy. Może, wiecie, może jakieś ziemniaki czy coś. Dobrze, ty byś się chciała trochę pobawić. A możesz się pobawić z maluchem? Baw się, to tobie też wzrośnie e, zabawa. Tobie też by się przydało, co? Żeby ktoś się z tobą pobawił. Czemu jesteś smutny? Nie lubisz księżyca? Poczekajcie, zaraz sprawdzę, ale też bym chciała, żebyś się pobawił z y, bratem. Y, nocny czas. Aha, bo ty jesteś ranny ptaszek i nie lubisz. No dobrze, czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, y, jakie on ma y, już umiejętności. Tutaj mamy jakieś punkty bonusowe. Moglibyśmy coś. Czy, czy mamy coś, żeby on się szybciej uczył? Czar wiedzy, Tempo, w jakim czyta informacje, na jaką za, znacznie interakcje tego serwera przynoszą. No dobra, niech będzie. Idę sprawdzić, jakie ty masz już umiejętności. Otwórz księgę, zaklęć. Co? Nie chcę się z tobą bawić, brat. No nie może to być. Dobra. Mamy jedno zaklęcie: czystość, mamy żałość, mamy interferencję, czyli tam inferencję. Czyli mamy trzy zaklęcia, moi kochani, a potrzebujemy pięciu. Weź tutaj. Uh... O, no, 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 o, będziecie się bawić, o jak dobrze, o jak cudownie, o jak wspaniale, super, bardzo się cieszę. E, a ty? Ty co? Coś, coś ci nie poszło z tą zabawą? Nie możesz się bawić, dlaczego? O, bojku, bolą cię plecy. No jakże mi przykro, Chodź tu moja kochana, pograj sobie w takim razie. W grę, chociaż na plecy to ci też raczej nie pomoże. Dobrze, tutaj zabawa się rozwija, tutaj zabawa ma się byle jak, ale mama może znajdzie chwilkę, żeby się pobawić z naszym maluszkiem. Baw się proszę Cię bardzo, fler jak Ci idzie, idzie ci całkiem ładnie, kochana. Wystaw na plopsi i... Jaką mamy umiejętność? No dobra, to jeszcze zrób jeden, co? Stwórz kompozycję jakąś, może być taka. I ty, mój drogi, co? A co ty taki ubrudzony jesteś? A to ciekawe. Może ta zabawa z tym maluchem, tak cię możesz mu. O, może go położyć potem do łóżka, bo to już chyba będzie najwyższa pora, żeby on się położył. To drugie małe, mama. O jejku, jejku, no tak, dziecko, dziecko, biedne, zmęczone. Dobrze, też połóż do łóżka, możesz mu poczytać. Czy, 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 czy. No, 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 no. Czytaj małemu dziecku do snu. Położysz go do łóżka, proszę cię, zrób to. Błagam. O Boże, biedne, rozgniewane, no bo zmęczone. Połóż brata do łóżka. Nie, dziecko ci zasnęło, nie możesz mu czytać. Dobrze, to nie czytaj, idź, proszę cię, poćwicz jeszcze magię praktyczną i idziemy spać. Mamuśka też już tutaj widzę. Skończyła, jeszcze sprawdzę te pączki, które upiekłaś. Pokaż mi je. Pokaż mi te pączki. Upiekłaś je? Co z nimi zrobiłaś? Halo? Aha, pewnie je tu położyłaś, bo zawsze tutaj kładziesz. Tak! O, jakie piękne! Chociaż. No, nie, nie, okej, okay. dobra. Myślałam, że to nie wygląda jak pączek, ale jednak wygląda. Sprzedaj do lokalnej y, piekarni. Sprzedałaś? Sprzedałaś. Super to myślę, że możesz iść spać. Nie trzeba tu jeszcze w domu nic zrobić, niczego posprzątać, nikogo pocieszyć. Chyba nie, chyba wszystko jest w porządku. No mam nadzieję, że w przyszłym odcinku uda nam się ściągnąć tutaj pana śmierć. Nie wiem, czy będzie okazja. Liczę na tego koguta, ale jeśli nie, no to jakoś spróbujemy to oszukać. Myślę, że uda się go ściągnąć kodem po prostu. No, a tymczasem żegnam się z Wami, żegnam się z Flair, którą właśnie za chwileczkę wyprowadzę. Sprzedaj to, moja droga, od razu. Jeszcze sprawdzimy, jak tam masz te umiejętności układania kwiatów. No, jeszcze jej trochę brakuje, ale ogrodnictwo ma na piątym, w związku z czym, moi drodzy, oficjalnie Flair opuszcza rodzinę. Słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. Kochana, kochana, czekajcie, tu gdzieś powinno być. Oddziel się od rodziny i przeprowadź się. I co? Coś się stało? Chyba nie. Jeszcze, moja droga, chodź tu, przytul córkę. Jezu, podejdziesz tu do niej, żeby ją objąć, czy nie? Podejdziesz, Boże. To było takie trudne i to zajęło tyle czasu, żeby ona tutaj podeszła i pożegnała się ze swoją córką, która się wyprowadza. No dobrze, moi drodzy. Tym uroczym akcentem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego simowania, a flair się wyprowadza. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie koniecznie. Ślad po sobie w postaci komentarza i łapki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!